Cześć, słuchajcie, myślałem, że oszustwo metodą na Franka, że to było olbrzymie oszustwo wykonane przez banki. Ale oszustwo metodą na WIBOR to jest dopiero, słuchajcie, przekręt. Sorry, trochę telefon mi się przekrzywił. Straszne wertepy. Słuchajcie, w oszustwie metodą na Franka banki oszukały jakieś 2 miliony polskich rodzin. Na WIBORze już nie pamiętam ile to jest, ale to jest kilkakrotnie więcej. Czytam na niektórych forach, na których jestem, i pokazujecie mi swoje raty kredytowe w złotówkach. Słuchajcie, 39 zł to jest kapitał spłacany przez Was, 1900 zł to są odsetki co miesiąc dla banku. Czyli spłacacie co miesiąc tak naprawdę 39 zł, a 1900 zł jest to haracz dla bankowej mafii. To jest dopiero, słuchajcie, wałek i to jeszcze w majestacie prawa. Pojawiają się, słuchajcie, pierwsze pozwy już o WIBOR. Oczywiście KNF już krzyczy, że wszystko jest w porządku, umowy, że WIBOR jest liczony zgodnie z prawem, umowy na WIBORze są legalne. Słuchajcie, jak dowiedzieliśmy się o tym, że kredyty we franku to jest przekręt, że to jest wałek, i podnieśliśmy to w mediach, to Komisja Nadzoru Finansowego też oczywiście wszędzie w mediach krzyczała, że nie, no to są bardzo, bardzo dobre kredyty, znaczy one są zgodne z prawem, w umowach nie ma żadnych zapisów abuzywnych. Jak było naprawdę, wiemy teraz. I słuchajcie, jeśli KNF tak głośno krzyczy, to znaczy, że z tymi kredytami jest bardzo coś nie tak na 100%. I powiem Wam tak, oni się już tłumaczą, banksterzy i Komisja Nadzoru Finansowego, że absolutnie jest to inna sytuacja niż z frankami, ponieważ kurs franka obliczały sobie zarządy, obliczały sobie banki same, a tutaj oblicza wysokość WIBOR-u, oblicza zewnętrzna firma, Benchmark chyba. Tylko, proszę Państwa, ta firma oblicza wysokość WIBOR-u na podstawie raportów z banków. Banki raportują do tej firmy, na jakim oprocentowaniu pożyczałyby sobie pieniądze, gdyby to robiły, bo nie ma praktycznie żadnych transakcji. I tak naprawdę WIBOR opiera się, ta firma później, Benchmark, oblicza wszystko na jakieś widzimisię banków, które mówią, no gdybyśmy pożyczali sobie pieniądze nawzajem, to byśmy sobie pożyczali na przykład tam, nie wiem, na 6, 7 czy 8%. Tylko że nie ma w ogóle takich transakcji. To powinno być oparte na rzeczywistych transakcjach między bankami, ale jest nadpłynność, banki mają nadpłynność, mają za dużo kasy i nie ma w ogóle takich transakcji. To tak jak my byśmy koledze chcieli pożyczyć pieniądze na przykład, i z drugim kolegą bym się umówił, słuchaj, pożyczymy Marianowi pieniądze na 10%, a Marian powiedziała, słuchajcie, czemu tak drogo? No, tak, słuchaj, musi być, bo my jak sobie tutaj z Januszem pożyczamy pieniądze, to sobie na 10% między sobą pożyczamy i tobie dopiero pożyczamy, więc my tu w ogóle nic na tym nie zarabiamy. Prawda jest taka, że my sobie z Januszem w ogóle tych pieniędzy nie pożyczamy, tylko oszukaliśmy Mariana, żeby jakoś uzasadnić tą swoją kradzież, jakoś uzasadnić to, że go oszukaliśmy. Także zacznijcie się przyglądać swoim umowom na WIBORze i szukajcie prawników, bo będzie z tego afera. I jeszcze Wam powiem, że instytucje państwowe, które powinny nadzorować rynek, w momencie kiedy się z nimi spotykam, bardzo się tego boją, wypytują o nastroje złotówkowiczów i widzę, że bardzo, bardzo, ale to bardzo się obawiają tego, że będzie powtórka z lawiny pozwów, tak jak było w sytuacji kredytów frankowych, i działajcie i do sądów przeciwko banksterom, złodziejom. Na razie.